To, co widzimy, może trochę przypominać Matrix, ale to jest rzeczywistość. To jest prawdziwy zapis sygnałów neuronowych. Nie jest to żadna symulacja, wygaszacz ekranu czy coś takiego. To są rzeczywiste odpalania neuronów. Tak wygląda jeden z odczytów. Ten film ma już 18 miesięcy. To jest małpa Pager, która gra w małpiego umysł Ponga. W tym filmie Pager ma implant Neuralink. Interesujące jest to, że jego implantu nie widać. Z miniaturyzowaliśmy implant nerwowy do punktu, w którym odpowiada grubości usuniętej czaszki. To zasadniczo tak, jakby Apple Watch lub Fitbit zastąpił kawałek czaszki smartwatchem z braku lepszej analogii. Przede wszystkim to trochę dzikie. Hej, małpy potrafią grać w Ponga? Potrafią grać w Ponga. Jeśli dasz im joystick? Więc Pager najpierw nauczył się grać w Ponga za pomocą joysticka. To była dla mnie nowość. Nie wiedziałem, że małpy potrafią grać w Ponga, ale potrafią. Najpierw nauczyliśmy Pagera grać w Ponga za pomocą joysticka. Potem zabraliśmy joystick i daliśmy Neuralink. I teraz on gra telepatycznie. To jest zasadniczo telepatyczna gra wideo. Tutaj możesz zobaczyć Sakę, jedną z naszych innych małp, gdy pisze na klawiaturze. To jest pisanie telepatyczne. Żeby było jasne, że ona naprawdę nie używa klawiatury. Przesuwa myślami kursor do podświetlonego klawisza. Technicznie nie zna ona pisowni, więc nie chcę tu przesadzać. Ale naprawdę fajne jest to, że małpa Sakę porusza kursorem myszki, używając jedynie swojego umysłu. Przesuwa kursor do podświetlonego klawisza, a następnie pisze to, co chcemy, aby napisała. Jest to coś, co można by stosować u osób z porażeniem czterokończynowym. Nawet zanim będziemy umieć naprawiać rdzeń kręgowy, osoba taka byłaby w stanie kontrolować kursor myszy lub obsługiwać telefon. Jesteśmy nawet przekonani, że ktoś, kto w zasadzie nie ma innego interfejsu do świata zewnętrznego, byłby w stanie lepiej kontrolować swój telefon niż ktoś, kto ma sprawne ręce. Myślę, że ważne jest również pokazanie, że Sakę naprawdę lubi robić tę demonstrację i nie jest przywiązany do krzesła czy coś takiego. Małpy naprawdę lubią robić te demonstracje, bo dostają koktajl bananowy i to jest fajna gra. Wydaje mi się, że my troszczymy się bardzo o dobrostan zwierząt. Jestem prawie pewien, że nasze małpy są całkiem szczęśliwe, wiesz? Jak widać, na froncie owoców jest szybka reakcja. Pierwsze dwa zastosowania, do których będziemy dążyć u ludzi, to po pierwsze przywracanie wzroku. Myślę, że jest to godne uwagi, że nawet jeśli ktoś nigdy nie miał wzroku, na przykład urodził się niewidomy, wierzymy, że wciąż możemy przywrócić wzrok. Możemy stymulować aktywność neuronów w mózgu poprzez podawanie prądu przez każdy kanał. Jest to ważne, ponieważ pozwala nam ominąć oko i wygenerować obraz wizualny bezpośrednio w mózgu. Na tym obrazie zaznaczyłem bruzdę ostrogową lub kalkarynową na czerwono w obrazie MRI. Zawiera ona mapę świata wizualnego, nasze pole widzenia. Chodzi tu o powierzchnię równą karcie kredytowej z każdej strony czoła. Jednym z przełomowych odkryć było to, że każda komórka w korze wzrokowej reprezentuje tylko niewielką część pola widzenia.
Twoja percepcja składa się z mozaiki maleńkich pól receptywnych, z których każde należy do pojedynczej komórki w twojej korze wzrokowej. Jeśli nagrywasz sygnały z jednej z tych komórek u małpy, powiedzmy w tym miejscu, możesz znaleźć bardzo mały obszar ekranu, gdzie bodziec świetlny spowoduje modulację tego neuronu. To jest schemat tego, jak mogłaby wyglądać proteza wzroku wykorzystująca nasze urządzenie końcowe N1. Dane wyjściowe z kamery byłyby przetwarzane na przykład przez iPhone'a, który następnie przesyłałby dane do urządzenia, a obraz byłby przekształcany we wzór stymulacji elektrod w korze wzrokowej. Za pomocą tysiąca elektrod moglibyśmy stworzyć obraz przypominający coś, co widzisz po prawej stronie. Nasze pierwsze kroki w tych wymiarach dla naszego urządzenia to tak zwany implant N1. Ma on rozmiar 25-centówki i ma ponad 1000 kanałów, które są w stanie nagrywać i stymulować. Jest mikrofabrykowany na elastycznych matrycach cienkowarstwowych, które nazywamy wątkami. Jest w pełni implantowalny i bezprzewodowy, więc nie ma kabli, a po zabiegu implant jest pod skórą i jest niewidoczny. Posiada również akumulator, który można ładować bezprzewodowo i można z niego korzystać w domu. W celu bezpiecznego wszczepienia naszego urządzenia do mózgu zbudowaliśmy robota chirurgicznego, którego nazywamy robotem R1. Jest on w stanie manewrować tymi maleńkimi nitkami, są one rzędu kilku czerwonych krwinek, i niezawodnie wprowadzać je do poruszającego się mózgu, omijając układ naczyniowy. Oto nasz robot R1 z naszym pacjentem Alfa, który wygodnie leży na łóżku pacjenta. To właśnie nazywamy widokiem kierowania. To, co widzisz, to obraz naszego mózgu zastępczego, proxy. Kolor różowy reprezentuje powierzchnię korową, w którą chcemy włożyć nasze elektrody, a czarny reprezentuje brzegi naczyń, których chcemy uniknąć. To jest kolejny szybki widok. Po lewej stronie znajduje się widok obszaru wstawiania. To, co robot robi, to oderwanie nici jedna po drugiej od silikonowego podkładu i włożenie ich do celów, które z góry określiliśmy na widoku celowania. Proszę bardzo, to pierwsza wstawka. Zobaczmy jeszcze kilka wstawek. Cały proces wstawiania, około 64 nici naszego pierwszego produktu, zajmuje temu robotowi około 15 minut. Cześć wszystkim, jestem Christine, lider zespołu inżynierii chirurgii. Aby zainstalować urządzenie N1, zasadniczo należy wykonać następujące kroki. Celowanie i nacięcie, wywiercić kraniektomię, usunąć twardą zewnętrzną warstwę oponową, zwaną oponą twardą, następnie wprowadzić cienkie, elastyczne nici elektrod, umieścić implant w utworzonym przez nas otworze i to wszystko. Masz implant pod skórą. Patrz, mamo, żadnych kabli. Aha. Robot chirurgiczny wykonuje część operacji polegającą na wprowadzaniu nici. To dlatego, że byłoby to bardzo trudne do wykonania ręcznie. Wyobraź sobie, że wyjmujesz włos z głowy i próbujesz wetknąć go do galaretki na dokładną głębokość i pozycję. 64 razy w rozsądnym czasie. Odkąd ja dołączyłam w 2017 roku, wykonaliśmy również kilka iteracji, aby zoptymalizować zagrożenia wprowadzane przez robota. Jedno z wyzwań, z którym musieliśmy się zmierzyć, dotyczy pakietu optomechanicznego. Jak widać tutaj, istnieje około 3 głównych ścieżek optycznych, które są naprawdę ważne dla niezawodnego wkładania przewodów przez personel. Jedną z nich jest widoczne obrazowanie igły wkładającej przewód, a drugim jest system interferometrii laserowej o nazwie OCT, Optical Coherence Tomography,
która daje nam dokładną pozycję mózgu podczas jego ruchu w czasie rzeczywistym. Musimy również zapewnić oświetlenie i podświetlenie, aby zobaczyć, co się dzieje w kamerze światła widzialnego. Robienie tego wszystkiego, gdy igła znajduje się na dnie kraniektomii, zwłaszcza gdy jest blisko ściany czaszki, może być dość trudne, aby wszystko dopasować i zobaczyć. Kraniotomia to operacyjne otwarcie czaszki w celu uzyskania dostępu neurochirurgicznego do mózgu. To pozwala nam omijać naczynia krwionośne w czasie rzeczywistym. Jak wspomniałam, mózg się porusza, a miejsca, w których umieściliśmy pierwotnie nasze cele, mogą się znajdować nie tam, gdzie chcemy wbić igłę, w momencie, gdy igła tam schodzi. Robot może więc faktycznie wykryć naczynie krwionośne, a następnie określić, czy zamierzamy wprowadzić igłę, czy nie jest to bezpieczne. W ten sposób możemy uniknąć naruszenia naczyń krwionośnych. So my name is Joey. I'm a neuroengineer. And I'm the head for the next gen team at Neuralink. Tak więc u osób z urazem rdzenia kręgowego połączenie między mózgiem a ciałem jest zerwane. Mózg nadal funkcjonuje normalnie, ale nie jest w stanie komunikować się ze światem zewnętrznym. Słyszeliście już o tym, jak możemy wykorzystać łącze N1 jako protezę komunikacyjną, aby pomóc osobie z urazem rdzenia kręgowego sterować komputerem albo telefonem, ale można go również użyć do ożywienia ciała. Pozwólcie, że pokażę Wam, jak moglibyśmy umieścić elektrody w rdzeniu kręgowym, powiedzmy w puli motorycznej, sąsiadującej z dolnymi neuronami ruchowymi. Moglibyśmy stymulować te neurony, aktywując je, co z kolei spowoduje skurcz mięśni i wystąpienie ruchu. Tutaj możesz zobaczyć widok z robota R1. Jest to widok celowania i umieściliśmy elektrody na wielu milimetrach rdzenia kręgowego. Robot R1 jest w stanie wprowadzić te elektrody głęboko w róg brzuszny do puli motorycznych w bardzo bliskiej odległości do dolnych neuronów ruchowych. Jest to ważne, ponieważ pozwala im mieć zlokalizowane połączenie z tymi neuronami i aktywować bardzo precyzyjne ruchy. Róg brzuszny rdzenia kręgowego to jedna z szarych podłużnych kolumn znajdujących się w rdzeniu kręgowym. Okej, to świnia chodząca po bieżni i być może widzieliście już coś takiego w poprzedniej prezentacji Neuralink. Ale w przeciwieństwie do poprzedniej, ta świnia ma więcej urządzeń Neuralink. Jedno urządzenie znajduje się w mózgu, ale jest też jedno w rdzeniu kręgowym. Możemy przesyłać strumieniowo dane neuronowe z tych urządzeń w czasie rzeczywistym i wykorzystywać je do takich rzeczy jak dekodowanie ruchu stawów świni. Tutaj możesz zobaczyć po lewej serię czasową kolana, biodra i kostki, a my dekodujemy te ruchy. To super cool, ale tak naprawdę to nie jest to, co chcemy robić. Chcemy iść w innym kierunku. Chcielibyśmy pobudzić rdzeń kręgowy i wywołać ruch. Okej, pobudźmy więc elektrodę. Tutaj jest jedna elektroda na jednym przewodzie, która podczas stymulacji powoduje ruch zgięciowy nogi. Po lewej stronie widać ruch stawów, a także serie czasowe wzorca stymulacji na żółto. Widzimy, jak noga się unosi. Oto kolejna elektroda, która podczas stymulacji powoduje ruch prostujący. W rzeczywistości jest to nieco trudniejsze do zauważenia, ponieważ noga się prostuje, a biodra przesuwają. Ale jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, jak porusza się ta noga. Możemy stymulować wiele różnych wątków i wytwarzać różne ruchy, a następnie sekwencjonować je przestrzennie i czasowo, aby zapewnić wzorce. Po lewej stronie widać serię czasową różnych stymulacji na różnych elektrodach. Można zobaczyć ruchy stawów, a po prawej przybliżamy aktywność mięśni, co daje nam wyobrażenie o rodzaju siły i mocy oraz specyfice tych ruchów. Tak więc oprócz wykonywania sekwencji możemy również osiągnąć trwały ruch. Są to silne skurcze mięśni, których możemy potrzebować do stania lub innych czynności związanych z obciążeniem i są naprawdę kluczowe dla interakcji w świecie. Mamy dużo pracy do wykonania, aby osiągnąć tę pełną wizję, ale mam nadzieję, że widać, do jakiego stopnia wszystkie jej części są gotowe. Jeśli uznacie, że ten prospekt jest dla Was tak samo ekscytujący jak dla mnie, to mam nadzieję, że rozważycie dołączenie do nas tutaj w Neuralink. Dziękuję. Daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo. Słyszałem, że twoja stara pracuje w Neuralink. Gra w ping-ponga, muzyka.